Tegoroczny odpust kalwaryjski we Wielu zgromadził kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Było to wyjątkowe wydarzenie, bo podczas uroczystości odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Koronacji dokonanej podczas sumy odpustowej przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak oraz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Było to podziękowanie za 165 lat królowania Maryi w Sanktuarium Wielewskim. Barokowy obraz Matki Bożej Pocieszenia pochodzi z XVIII wieku. Do Wiela został przeniesiony z Chojnic w 1852 roku. Przez wiernych proszących o wstawiennictwo Maryi otoczony jest szczególną czcią.